So many pieces all back together now. What's your vision? Witam Was serdecznie z tej strony Harden, a to jest unboxing quadrocoptera firmy Syma X6 Super Sheet 2.4 GHz. Jest to czterokanałowy quadrocopter dość pokaźnej wielkości. Jest to około 70 cm, tak około długości i szerokości. Jest to quadrocopter oczywiście ze stabilizacją lotu, ma w sobie żyroskop, ma możliwość robienia flipa, czyli obrotu o 360 stopni. Co jeszcze nam mówi pudełko? Oczywiście pudełko ma rączkę, aby można było łatwo przenieść gdzieś ten quadrocopter. Prócz tego mamy tutaj aparaturę z wyświetlaczem i oczywiście jest to od 6 lat. Coś jeszcze na pudełku jest napisane. Nic, okej, słuchajcie, no i nic więcej w tym momencie na temat tego quadrocoptera wam nie powiem, ponieważ tak jak mówiłem, samą oceną i tak dalej, będę znowu się w innych filmikach, w tych filmach będę robił unboxingi. Okej, lecimy, nożyczki są. Muszę kucnąć i otwieramy paczkę. Jak widać, quadrocopter jest jeszcze zabezpieczony taśmą. Otwieramy. Ok, to jest przód. Przód jest z tej strony, ja muszę troszeczkę bokiem, bo mi się w pokoju nie zmieści. Ok, i go wyciąga. Pudełko na bok, quadrocopter tak się prezentuje. Z quadrocopterem dostaliśmy instrukcję obsługi i teraz weźmy tą instrukcję, zobaczmy tak naprawdę co w niej siedzi. Tak jeszcze wam tylko pokażę, może strona za stroną instrukcji obsługi, czy są wymiary dokładne tego quadrocoptera. Nie ma. Jedynie wam mogę powiedzieć, że quadrocopter jest zasilany oczywiście akumulatorem LiPo o pojemności chyba 800 mAh. Tak, 850 mAh jest to, a na zasilanie nominalne jest to 7,4 V. Super, bo ja takie mam też swoje LiPolki. Jak to na Symę przystoi. Mamy też wpisane wszystkie podzespoły tego quadrocoptera, więc zawsze możemy sobie coś wymienić, jeżeli byśmy coś zniszczyli. Zawsze na eBayu można coś dokupić. Właśnie temu lubię właśnie w ogóle produkty firmy Syma. O, i mamy dokładne wyniki. Troszeczkę Was oszukałem, ponieważ jest to 56 x 58 cm. Ja tam powiedziałem około 70, może pudełko ma około ponad 70, bo chyba tyle mnie kosztował właśnie transport tego pudełka, a sam quadrocopter jest to 56 x 58, 10 cm wysokości dokładnie, zasilanie, całą budowę quadrocoptera mamy tutaj rozpisane na elementy, wypisane wszystkie podzespoły. Zdejmiemy może tak, zajmiemy się, czy pierw quadrocopter, czy pierw akcesoria, zajmiemy się może pierw akcesoria. Więc tak, hop, hop. Tu prawdopodobnie jest ładowarka, zobaczymy, ładowarka, zasilacz, tak, zasilacz do ładowarki, lipolka, to jest słaby prawdopodobnie prąd ładowania, już wam mówię, prąd ładowania jest to 800 mA, a napięcie 10 V. Taka zwykły zasilacz, mam już ich sporo, ale kurczę, widzę, że nietradycyjnego ma, nietradycyjny wtyk DC, szkoda,
Czyli też. Ok. A to jest właśnie gniazdo, gdzie się ładowarka, gdzie się podpina lipolka właśnie tutaj. Z tej strony mamy zasilać i to całość nam ładuje. Weźmy teraz śmigła. Super, mamy dodatkowy komplet śmigieł. Tradycyjnie do każdego zestawu Syma zawsze dołącza śrubokręt. Sporo tych śrubokrętów mam, ale śrubokrętów nigdy mało. Śmigła zapasowe, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał użyć właśnie tych śmigiełek. I teraz sama aparatura. Ok. Aparatura wygląda w ten sposób. Żadne szałwał. Powiem wam tak, zwykła aparatura. No, taka zwykła aparatura. Tutaj mamy bateryjki przykręcane. W sumie czasami jest to fajne, czasami jest to denerwujące, ponieważ trzeba zawsze mieć śrubokę pod ręką, aby wymienić jak coś akumulatorki. Bierzmy się ze sam quadrocopter. Ja pozwólcie, że odetnę po prostu mocowania do styropianu, nie będę ich próbował rozsupływać, aby też przypadkiem nie uszkodzić samej maszyny. Delikatnie ją wyciągniemy z pudełeczka. I ok, nawet ten styropian na bok. Dobra, pod styropianem już nic nie ma. Tak od dołu prezentuje się sam quadrocopter. Tak się on prezentuje. Powiem wam tak, jest mega, ale to mega lekki. Tak, jest naprawdę strasznie, ale to strasznie lekki. Tu mamy widać bateryjkę, tu mamy wejście, jeżeli chodzi o właśnie podłączenie baterii do elektroniki. Fajnie, że to jest jeszcze włącznik i włącznik samego quadrocoptera. No w sumie może to się przydać do czegoś. Jedynie co mnie troszeczkę smuci, to to, że nóżki są dość malutkie. Tutaj mamy światła pewnie kierunkowe. Będziemy wiedzieli, który to przód, który to tył. Tyle co naprawdę muszę wam powiedzieć, że to wydaje się mega, ale to mega nietrwałe. Jeżeli pamiętacie filmik z tym moim białym quadrocopterem, to odłożymy. Co mówiłem wam, że to jest delikatne, tak? Pamiętacie pewnie to ci z oglądaniem na kanale. Pamiętacie, że to, mówiłem, że to jest bardzo delikatne. To w porównaniu z tym X6, to jest radziecki czołg. To jest czołg radziecki, a to jest waga piórko. Tak, więc będę musiał bardzo delikatnie tym latać. Nie mogę sobie pozwolić na szarżowanie, tak jak tym szarżowałem, ponieważ to jednak swoje ma, swoje wytrzymało, a tu się obawiam, że po prostu to może mi łatwo pęknąć. Ale co mi się od razu rzuciło w oczy, że chyba śmigła mniejsze są w tym, w tej właśnie V, to jest 353, niż tej szósteczce X6. Teraz sobie porównamy. Środek śmigła. Środek. Tak, dokładnie. Delikatnie są większe te śmigła, więc może siła nośna jest lepsza. To też porównam sobie, przetestujemy. A jeżeli chodzi o wielkość, to powiem wam szczerze, że sam korpus jest identyczny. Tutaj wielkość tak naprawdę nadaje nam ta obudówka, tak? Ale sama korpus jest identyczny co w tym. Tylko że tak, w czym się te dwa quadrocoptery od siebie różnią? Ceną. Ten jest około 1,5 razy tańszy, tak? X6 jest około 1,5 razy tańszy od tej V353. I to właśnie jest dość spora różnica, ale to też widać właśnie w aparaturze. To jest X6, to jest V353, tak? Więc też widać po aparaturze. Czy on lata? No mam nadzieję, że lata.
jedynie sprawdzić, żebym taki zrobił sobie malutki test bez podłączenia aparatury. Po prostu włączymy zasilanie. OK. I włączymy. O, świecą lampki. No to myślę, że wszystko jest dobrze. Choć może, wiecie co, jeszcze spróbujmy go na sucho uruchomić. Bo tu chwilkę zajmie, muszę przygotować aparaturę. OK, gaz w dół, odpalamy. Aparatura się załączyła. Odpalimy quadrokopter. Ja go gdzieś tu chwycę. Spróbujmy odpalić śmigła. Poszło i delikatnie. Dobra. Spróbujmy go delikatnie podnieść do góry. Dobra, OK. Wszystko działa, więc nie będziemy go dalej testowali. Super, no jak widzieliście, wszystko działa. Mam nadzieję, że na kamerze też to widać. Tak, widać. I ja się z wami żegnam. I zachęcam was do dania łapki w górę. Napisanie komentarza, wejście na Facebooka, zalajkowanie mnie na Facebooku. Myślę, że pierwsze filmiki, takie pokazówki z lotów tego quadrokoptera, tego białego quadrokoptera, czy na przykład tego niebieskiego śmigłowca, to jest S-33. Pokażę się pierw na Facebooku, a dopiero potem będę właśnie na spokojnie montował właśnie filmiki na YouTube'a. Na Facebooku będą filmiki w formie tak zwanych filmów prywatnych. Ja też przy okazji sobie zobaczę, jaki jest odzew z waszej strony właśnie na wchodzenie właśnie na filmiki tak zwane prywatne, które nie pokazują się na YouTube. Więc zachęcam was do wejścia na Facebooka. Zawsze macie w opisie pierwszy link w opisie, to jest link właśnie do Facebooka. To tyle. Życzę miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności kiedy ten film widzicie. I do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.